To był kolejny dobry mecz Śląska pod wodzą Tadeusza Pawłowskiego, z tą różnicą, że tym razem dolnoślązacy nie popełniali błędów w obronie, które kosztowały ich stratę goli. Zamienili za to jedną z wielu okazji na bramkę i cieszyli się po końcowym gwizdku z 3 punktów, a wraz z piłkarzami świętowali kibice z przewagą młodzieży szkolnej na trybunach. Mecz rozpoczął się dla Śląska dobrze, już w 5 minucie z dystansu strzelał Krzysztof Ostrowski. Goście odpowiedzieli uderzeniem Przemysława Frankowskiego. W 15 minucie zakotłowało się pod bramką przyjezdnych. Po kornerze efektowny strzał oddał Flavio Paiszału. Świetną interwencją popisał się jednak Mateusz Bąk. Przez kolejne minuty z boiska wiało nudą. Śląsk przebudził się w końcówce pierwszej połowy. Strzały oddali Marco Paiszało i Sebastian Mila, też bez efektu bramkowego. Druga połowa rozpoczęła się od świetnej akcji Pawła Zielińskiego. Obrońca zagrał do Marco Paiszału, jednak minimalnie za mocno i Portugalczyk nie sięgnął piłki. Lepiej snajper obsłużył Sebastian Mila. Były kapitan w 55. minucie dośrodkował z rzutu rożnego wprost do obecnego kapitana i Paiszał nie miał problemów ze zdobyciem gola. W 64. minucie mogło być 2-0, jednak akcji sam na sam z bramkarzem Lechii nie wykorzystał Flavio Paiszał. Lechia próbowała atakować, ale nie miała piłkarskich argumentów. Śląsk kończył mecz w 10. czerwoną kartką. Na finiszu ukarany został Rafał Grodzicki. Tego gdańszczanie jednak też nie wykorzystali. To na początek o tym sukcesie. Gry turnieju były przeprowadzane na poziomie zero galerii oraz w klubie. Pomysł z wyjściem ze snookerem do odwiedzających Sky Tower sprawdził się w 100%. Mamy na o tyle szczęście, że nasz klub bilardowy Banda Klub mieści się sam w sobie w galerii handlowej Sky Tower i imprezę mogliśmy zrobić jakby w 2 miejscach, w sensie w jednym obiekcie, ale w 2 salach, bo potrzebowaliśmy do tego większej ilości stołów. Kategoria kobiet połączona z kategorią otwartą, tą męską, powodowała, że mieliśmy samych 60 uczestników, plus sędziowie, plus działacze, często trenerzy, osoby towarzyszące, spowodowało, że tych ludzi też troszeczkę przyjechało. Gry bilardowe będą w kalendarzu wrocławskiego World Games. Mistrzostwa Polski w snookerze miały być zachętą do tego, aby śledzić poczynania zawodników podczas igrzysk sportów nieolimpijskich. Wrocławianie mieli połknąć bakcyla. W 2017 roku, czyli za niespełna 4 lata, mamy imprezę sportów nieolimpijskich. W ich skład wchodzi także bilard, ogólnie pojętą nazwą bilardową, ale mamy tutaj 3 odmiany. Karambol, bilard francuski, pool bilard, bilard amerykański i snooker, właśnie bilard brytyjski. Miejmy nadzieję, że uda nam się uzyskać prawo do organizacji tej imprezy, o co się bardzo staramy, i Banda Klub z galerią Sky Tower zrobią jeszcze dużo lepsze mistrzostwa. Te mistrzostwa, które mieliśmy teraz Polski, przede wszystkim, tak jak już wspomniałem wcześniej, były finansowane przez Banda Klub, jak również pomoc sponsorską, i w zasadzie tylko i wyłącznie z tych pieniędzy one powstawały, więc ta impreza dla niektórych mogłaby być jeszcze bardziej zrobiona, potocznie mówiąc, z pompą. Natomiast no, wiemy, jak dzisiaj wygląda sprawa z funduszami. Jeżeli otrzymalibyśmy pomoc ze strony miasta, a pewnie taka jest przy World Games, to na pewno taką imprezę możemy zrobić na olbrzymią skalę, z dużą pompą, i imprezę, która na pewno przejdzie do historii. Tym razem ściany nie pomogły. Krzysztof Wróbel, który był wymieniany w gronie faworytów w Mistrzostwach Polski w snookerze, wypadł poniżej oczekiwań. Start zakończył na ćwierćfinale. Uznaję jako porażkę swoją. Moim minimum było osiągnięcie medalu. Mimo że organizowałem te zawody, nie miałem troszeczkę czasu na przygotowanie, krócej spałem przed samą imprezą, dużo poświęcałem się, aby doprowadzić ten turniej od początku do końca profesjonalnie, to strefa medalowa była moim minimum. Jeżeli nie osiągnąłem tego założenia, każdy inny wynik jest dla mnie przegraną. Pozytywnie zaskoczyły wrocławianki, m.in. Hanna Mergies, zawodniczka zdobyła złoto w Mistrzostwach Polski Kobiet w snookerze. Hania już jest legendą. 9 tytułów mistrzyni Polski. Pokazała po raz kolejny, że ona wiedzie prym. Rozmawiałem z nią świeżo po zawodach, powiedziała, już mi więcej nie namówisz. Miała troszeczkę przerwy. Namawialiśmy ją razem z jej mężem Tomaszem, aby wróciła do snookera. Wiadomo, dzisiaj wygra życie, czyli praca, czas nawet wolny dla siebie, a ten snooker kobiecy, który no jeszcze w Polsce u nas nie ma on rozkwitu, i w zasadzie nie tylko w Polsce jest z nim problem, tylko też na całym świecie.
nie daje takiej dużej motywacji. Natomiast mam nadzieję, że sama motywacja osiągniętych wyników, za tym nie idą może pieniążki, ale osiągniętych wyników skłoni ją jeszcze raz albo jeszcze nie jeden raz do takiej rywalizacji. Dodajmy, że mistrzem Polski mężczyzn został Kacper Filipiak. Wszystkie mecze ćwierćfinałowe między drużynami z Wrocławia i Dąbrowy Górniczej były bardzo ciekawe i zacięte. Po wykorzystaniu atutu własnej hali wrocławianie pojechali na Śląsk po jedno zwycięstwo. Chcieli je odnieść już w sobotę. MKS jednak na finiszu miał więcej szczęścia i zwyciężył 84-81. Po 30 minutach gospodarze prowadzili ledwie jednym punktem. Ostatnie sekundy to jednak nieco lepsza gra tego zespołu. Do sukcesu poprowadził Dąbrowian Michał Wołoszyn, zdobywając aż 29 punktów. Dla WKK 23 uzyskał Bartosz Liduszko. Trzeba przyznać, że MKS-owi należała się chociażby ta jedna wygrana w serii. Dzień później znów walka cios za cios. Pierwsza kwarta dla gospodarzy, druga dla gości, znów trzecia dla MKS-u. W czwartej lepiej grali nasi koszykarze. Ostatnie akcje też należały do nich. Znów prym punktowy w zespole WKK wjedli bracia Liduszko. Bartosz zdobył 19, Łukasz 16 punktów. Teraz czas na półfinał. Co ciekawe, WKK będzie w nim faworytem do mega sensacji. Doszło bowiem w parze Siden Toruń MKS Lublin. Zespół z Lublina, który do play-off przystąpił z 8 pozycji, wygrał z najlepszą drużyną części zasadniczej i to 3-0. Pierwsze dwa mecze półfinału więc zostaną rozegrane we Wrocławiu. Rywalizacja też będzie się toczyć do 3 wygranych. Śląsk w każdym meczu potwierdza, że zasłużył na awans. Niezależnie od potencjału rywala gra bardzo dobrze i zazwyczaj pewnie zwycięża. Warto dodać, że wrocławianie mają spore problemy. Pod koniec sezonu zespół posypał się jak domek z kart. Trener Aleksander Malinowski nie może przez kontuzję korzystać z kilku podstawowych zawodników. Najlepsza drużyna pierwszej ligi nie robi jednak z tego tragedii. Dotychczasowi rezerwowi próbują łatać dziurę i wychodzi im to bardzo sprawnie. Serial wygranych Śląska więc trwa i oby potrwał do końca ligi. Finisz już wkrótce. Do rozegrania pozostały już tylko 2 mecze. W spotkaniu derbowym szkoleniowiec gospodarzy miał do dyspozycji ledwie 8 zawodników z pola. Do tego po kilku minutach drugiej połowy czerwoną kartkę otrzymał Łukasz Jarowicz. Nie wpłynęło to jednak znacząco na zmianę rezultatu. ŚKPR próbował od początku spotkania wykorzystać luki kadrowe Śląska. Świdniczanie chcieli narzucić wysokie tempo. Jedno to jednak mówić, a drugie zrealizować to na parkiecie. Wrocławianie nie pozostawili rywalom nadziei na sukces. Do przerwy Śląsk prowadził 15-11. Nie forsował tempa z wiadomych powodów. W drugiej połowie wyglądało tak, jakby to goście mieli krótszą ławkę rezerwowych. Nie potrafili się przeciwstawić świetnemu atakowi gospodarzy. Do tego sami nie byli w stanie wyrządzić Śląskowi krzywdy w ofensywie. Końcówka spotkania na pewno nie była efektowna i nie trzymała w napięciu do ostatniej syreny. Zwycięstwo zespołu Aleksandra Malinowskiego i przekonujące i zostało zapewnione na długo przed upływem 60 minut zmagań. Solidarnie po 8 bramek rzucili dla Śląska Andrzej Kryński i Maciej Ścigaj. 6 bramek dołożył Bartłomiej Koprowski. Śląsk ma 47 punktów, o 11 wyprzedza będący na drugim miejscu KSS PR Końskie. W następnej kolejce wrocławian czeka wyjazd do Piekar Śląskich i konfrontacja z 5. drużyną tabeli zaplecza Ekstraklasy.